Witam was wszystkich. Ja jestem Starkej, to Darkest Dungeon. I dzisiaj, wyjątkowo w drugim odcinku w sobotnim, gdyż tak, zdecydowałem się zdwoić tempo. Znaczy, chociaż przez weekendy, zobaczymy jak będzie ogólnie. No cóż, naszym celem jest w sumie w końcu pokazać norowisko, przynajmniej moim celem. Niestety może jeszcze taki gościuś tu pokazać, no trudno. Jakoś sobie poradzimy. I tym razem spokojnie, nie będę ruszył żadnych podejrzanych posągów. No ale cóż, ostatnia przygoda, dla tych, którzy nie śledzili, skończyła się tak. No. I jakieś dziwne coś, nazywa się to pieniacz, ukradł błyskotki. Pokonany członkom drużyny. No, powiem szczerze, czytałem trochę o tym, nie za dużo. I wiem, że muszę przygotować dosyć porządnych bohaterów na spotkanie z nim. Pojawi się ta komisja, więc... Dlatego też dzisiejszą drużyną będą już... No, weterani, można powiedzieć, naszej drużynowi. Ktoś, kto już jest na połowie drogi do osiągnięcia drugiego poziomu, czyli obecnego weterana i... Nasz nowy nabytek. Nie przeczytam tego czegoś, ale to łowczy. Super po prostu wojownik przeciwko bestiom. Przydatna postać. Można nawet powiedzieć, że jeśli ma tą zdolność, obrońca opierający się na unikach. Bardzo go lubię, udało się zdobyć, super. A teraz po prostu idziemy do norowiska, tylko zobaczymy, czy mamy jakiekolwiek błyskotki. Nie, nic wartego uwagi. Tak więc cóż, nie dostałem żadnego odezwu w komentarzach, podkreślam, w komentarzach odnośnie tego, co tam się stało. Ale na prywatnej wiadomości, no, dostałem kilka pięknych, powiedzmy, gratulacji z tego powodu. Także dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się napisać chociaż prywatną wiadomość na przyszłość. Piszcie w komentarzach. No a póki co ruszamy już po prostu dalej z przygodą. Gdyż, nie ukrywając, no... Czeka nas trochę tego. No i też zdecydowałem, że jeśli będą bardzo krótkie wyprawy, będę pokazywał po dwie na odcinek. Czasem nawet może trzy się uda. Będę trzymał poziom. Jednak oczywiście nie spodziewajcie się nie wiadomo czego, gdyż jak wspominałem już na dzisiejszym odcinku z Don Stervo, ostatnio trochę, powiedzmy, no, mam zawalony grafiki w ogóle, więc różnie może być. Ale postaram się zrobić jak najbardziej. W szczególności, że teraz na tego czeka mnie... O, nie wiem, czy to nie będzie trochę za duży... Jakby nie łatwiej określić. Spoiler co do tego, co tam właściwie chcę przygotować. No ale kontynuując. Szykuję dosyć, powiedzmy, przynajmniej dla mnie, no, ciekawą produkcję. Jutro powinna się ukazać. I powiem tyle. Czekałem na tą grę długo. Zapomniałem kupić w momencie premiery. Ale na szczęście nadrobiłem swoje zaległości, no i... No będę miał okazję pokazać. Nie wiem jak będzie. Moje pierwsze wrażenie, wszystko zostawiłem właśnie na odcinek, gdyż... No, nie ukrywam, dla mnie tak jest najlepiej po prostu. Dzielić się moimi przemyśleniami na świeżo, z wszystkim i tak dalej. Z wami kiedy gram. Jest najprzyjemniejsze niż granie na przykład z takiego Darkesta, którego bądź co bądź uwielbiam. No ale jednak już go znam. Nie jest to nowa gra dla mnie, jak wspominałem niejednokrotnie. Więc po prostu... Tak samo mój komentarz, wszystko może nie być takie, powiedzmy, naturalne jak na gracza, który dopiero poznaje grę. Na kogoś, kto się tym dopiero tak prawdziwie podnieca, czy coś. Nie to, że jest źle na mój gust, czy coś. No ale jednak... Nie będę ukrywał, że moim zdaniem lepiej nagrywa się coś, czego się nie zna, po prostu odkrywa wszystko na bieżąco z ludźmi. Też łatwiej zrozumieć, dlaczego ktoś na to nie chciał nagrywać, zrozumieć, czy ma trudności, wszystko. No, nie będę się tu o tym rozgadywał, bo w sumie to... Chociaż mogę. No, to chyba było... O, dobrze. Dobra, czyli już muszę... Czyli na następny raz pamiętam, że tutaj brać dużo mniej żracia. I 80, 70, 70 i 70. Błagam, nie zepsuj. Dało się nawet. Dobra, wiesz co, tego nie będę marnował. Wyprawa raczej nie powinna być na tyle trudna, żeby właśnie musieć marnować. A tutaj... No właśnie. Co prawda mam jakieś tam oszczędności, jak to pewnie widzieliście. Jednak... Muszę się przygotować na każdą ewentualność.
tego co mi wiadomo, ten oponent cały, nie będę jak się nazywa, ten co ukradł moje zagubione przedmioty, to cóż, jego misja pojawia się na poziomie już bodajże to był czempioński, czyli najwyższy. Nie wiem, czy do tego czasu uda mi się zgromadzić odpowiednią drużynę, więc jeśli to bym polegał chociażby na różnych, jakby to najłatwiej określić, nawet na Color of Madness, gdyż chciałbym po prostu spróbować pokonać go jak najszybciej. Były tam takie artefakty, że no, ja sobie nie pozwolę na to, żeby je utracić, żeby jeszcze jedna butelka, tam ta, jak to się nazywa, ta butelka, no. No ta dla badaczki zarazy. I potem zdobywam od ucznia nekromantów, żeby teraz po prostu ją stracić. No ale cóż, moja chęć pokazania wam nowości okazała się zgubna. Nie, no bez jej, nie. Wiem, że może dużo tracę, ale nie, nie będę aż takim idiotą, żeby zbierać obrażenia i stres tylko dlatego, że... No, chcę przejść tamtędy, nie. Jeśli trzeba będzie, to przejdę inaczej. Super. Teraz zyskujemy. Warto było nawet. Warto było. Super. Czemu ja wcześniej nie zauważyłem, że on ma kleptomanię? No cóż, ukradł mało, ale jest tam ta strona z dziennika, więc... Możliwe, że nie skomputujemy już niektórych wiadomości. Miałem 100% na zarazę. Ale spróbujemy może unicestwić jego, bo sobie z pamiętam jakieś tam wzmocnienie daje. Nie lubię kleptomanów. Ale cóż, mój błąd, że nie zwróciłem uwagi przed rozpoczęciem przygody. Chociaż kto wie, może to nie jest jakaś wielka strata. Po tej próbie oczywiście go dam na... Jakby to najprościej nazwać? Na odwyk w sumie. Mam nadzieję, że to nie był mój telefon po raz kolejny, który hałasuje. Nie, nie mógł być mój telefon. Tym razem na szczęście go wyciszyłem. Cóż, no. Tak samo... Możecie zastanawiać się, jak chcę to zrobić, bo były dwie gry w weekendy i w ogóle... Otóż powiem wam, że sam nie wiem, bo nie dosyć, że to będzie męczące dla mnie, jako taką jedyny wolny czas, który mam w weekendy poświęcać na dodatkowo jeszcze na to. Ale dziś nie chcę tego, no ale więc to jeszcze nie wiem, jaka będzie druga gra w niedzielę, gdyż... No właśnie, z przyjściem trzeciej gry chciałbym też czwartą zapowiedzieć, że tak to określę, ale bardziej to po prostu wprowadzić. Ale żeby nie było, nie obiecuję. Możliwe, że po prostu jedna z tych naszych dwóch serii, które były do tej pory, gdyś pojawiała codziennie czy coś. Dla nadrobienia braków. Może. Oczywiście w takiej sytuacji ja sam bym zdecydował, co to będzie, chociaż jednak patrząc na to, jaka jest tamta gra, prawdopodobnie Donster by się pojawiał w systemie codziennym. Gdyż Donster jest taką właśnie lżejszą gierą, jak sam to określiłem. A na pewno ma lżejszy klimat niż to wszystko, co się tutaj dzieje, więc... No najprościej w świecie łatwiej będzie go połączyć z cięższą grą, niż łączyć dwie cięższe gry. Aha. Nie wiem, czy powinien to ruszać. Ale cóż, ruszyłem, więc już... Oczywiście. Oczywiście, te pokoje musiały być tak ustawione, żebym poszedł w złą stronę. No bo jakby inaczej. Przecież grę uwielbiam je wkurzać. Od ostatnich odcinków. Wcześniej jeszcze było w miarę przyjemniej, bo w ogóle. Mind that such missteps are the exception, and not the rule. Będą siedzieć żywności? Tak. To mam takie zapasy, że mogę im dać. To nie problem teraz. Chyba nie. Błagam, nie. O, chyba. Jeśli tylko treasure could staunch the flow.
Tutaj chyba trzeba było mieć zioła. Tak, mi zioła. Chociaż powiedzę jeszcze oczywiście z serum. Nie wiem, czy dobry pomysł. Oczywiście rozumiecie, tam nie znam co i jak, dlatego też... To co kojarzę, to oczywiście kojarzę i w ogóle, ale jak nie kojarzę, to... Próbuję po swojemu i często to się kończy tak, jak się ostatnio skończyło. Jak ja lubię tą zdolność. Jak nic, będę musiał też zająć się moim drużyną w porządniejszy sposób. Niż tylko i wyłącznie, no... Jak to się nazywa? No poziomy i ekwipunek. Czyli te całe błyskotki. Problem tylko, że nie pamiętam, czy jest jakiś sposób na to, żeby zdobywać konkretne, lepsze błyskotki. Oczywiście poza wozem tej całej jakiej tam, no wróżbiarki, który jednak nie ulepszam, bo na razie są istotniejsze dla mnie rzeczy. Ale żeby nie było, może będzie to naprawdę opłacalne, ale tutaj to już muszę mieć od was informację. Czy... W waszym odczuciu warto to ulepszać już teraz, czy... Daj na to poczekać na moment, w którym już będzie po wszystkim. Co? Kolejny obłęd. Umrzyj. Zadziałało. Co my tu mamy? A trifling victory. But a victory nonetheless. Ona ma strasznie niskie bazowe odporności na zarazę, więc no cóż. Niech ona to trzyma, póki tu jeszcze jesteśmy. Jezu, tylko nie ten gościu. Chyba mam kogoś idealnego do walki z takimi ludźmi, no ale... Chyba przydało się ogłuszyć, tylko kto jest groźniejszy. Nie pamiętam tego, więc tego ogłuszę. Bo w kogo innego można by było rzucić. Tutaj chyba nie muszę mówić, że wbicie na pal. I teraz takie. Hop. Trochę rozkrwawienia. Może jakiś mocny, bo tylko jeden. No ale wiecie, zawsze lepsze to niż nic. No co tak wszyscy się na nią wzięli? Przecież ona nic nie robi. No dobra, zobaczmy jak teraz to będzie. Oczywiście, że oni pierwsi, bo jakby inaczej. No jedyne co miało być to oczywiście ona, ale uprzedzona. 4-7. Może i kolejnego wyeliminowałem. Teraz tutaj jest, ma 12. Ale w ten sposób byłoby szansa. No, to jest tylko na środkowe, dobra. Nie no, ale trzeba się go pozbyć, on jest zbyt wkurzający. Chyba, że oczywiście nie trafię nigdy, jak to bywa ze mną. Chyba mam już kartę, to już go nie unicestwiłem w pierwszej kolejności. To już nie groźny. Wow. No i teraz już w ogóle koniec, jej, już po pierwszej wyprawie, w ogóle super. Czy mam tutaj coś takiego nieistotnego? The match is struck. A blazing star is born. Pierwsza z wypraw zaliczona. Jej. No i znowu ten praw. Będzie nas sprzedaż przynajmniej. Skarbów mało, no ale zawsze lepsze to niż nic. O, widzę jakąś chorobkę. Kiepską. Może być. Mhm. No niektóre rzeczy bardzo ciekawe się trafiają. Ale... No zobaczymy. Some a sanguine memory to me.
No, zgubił się bohater. She searches where others will not go and sees what others will not see. No cóż. Antykwariuszka. Jedna z moich najulubionszych postaci, jeśli muszę szybko zarabiać pieniądze. Pozwala na pojawienie się nowych przedmiotów w lochach, które można zbierać tylko z nią, oczywiście dosyć wartościowe i w ogóle beznadziejna, jeśli chodzi o kwestie bitewne, ale no, ja ją lubię. Także tak, dobra. Ty, mój drogi, nawet na tym nie myśl, idziesz tutaj, nie ma przebacz. Ona no jest zestresowana. Ale czy ta choroba nie jest gorsza niż stres? Dobra, wiecie co? Najpierw pozbędę się chyba stresu. Z tą chorobą da się żyć, a z stresem niekoniecznie. Ktoś jeszcze jest taki istotny? Nie. Dobra. To zobaczmy tylko, czy na mnie się w drzwiarki coś ciekawego jest. Nasza kolekcja, jak widać, prezentuje się bardziej jawnie. I co tam jeszcze mam do zrobienia? Dobra, może lepiej nie będę myślał, co mam do zrobienia, tylko zobaczmy już w końcu tutaj. No niestety nie mam flagranta. Bo jedyny mój... został przerobiony na mielonkę. Ale cóż, może pójdziemy w końcu tutaj. Jako, że idziemy tutaj, chciałbym jednak wziąć... drużynę... dopiero... na nauce. Zobaczmy, co my tu mamy. Może być... przydatny dosyć. Okej. Oczywiście ty idziesz tutaj. Kogo jeszcze bierzemy? Niestety nie mam za dużo nowicjuszów, więc... Okej. Czy jest coś, co nie może robić z tamtej pozycji? Nie, no wszystko może, dobra. Chociaż z drugiej strony nie. Dobra, wiecie co? Pokazałbym wam mój sposób na grę pierwszolinijnym oprychem. I tak, nawet chyba to zrobię. Tylko potrzebuję paru zdolności. Dobra. Oczywiście nie spodziewajcie się, że to będzie działało jakoś super, nie wiadomo jak, gdyż teraz nie mam dostosowanej drużyny. Ale z chęcią i tak pokażę wam, jak to działa. Więc tak. Co? To też się może przydać? Chociaż nie, nie może być. No, więc taki komplet. Mocne uderzenie po prostu. Doskok. Fajne bardzo. No to chyba już każdy zna. I najważniejsze. Tylko czy drużyna jest już przygotowana? Tak, chyba wszystko przygotowane, więc... zobaczmy tylko, czy mam jakąś błyskotkę istotną. Tak. W takich zamach nie można. Widzicie? Niestety. No ale dobra. To chyba wszystko. Nie będę niepotrzebnych ze sobą rzeczy targał. No i idziemy do kniei. Miejsca, w którym jeszcze nie byłem. To pragnąłbym być jak najszybciej. Dobra. Jeszcze jedna łopata, jedno takie, takie. Z dwa takie. Po co te klucze biorę? Więcej nie bierzemy, ruszamy. I po prostu mam nadzieję, że wyprawa będzie na tyle krótka, żeby zmieścić się w pół godziny. I cóż... jeśli chcecie... swoją drogą, po raz kolejny to posłucham, żebym nazwał jakąś postać waszym pseudonimem, czy nawet w jakiś konkretny sposób, napiszcie to, gdyż no... gra ta oferuje taką opcję, a do tej pory nikt się nie zgłosił, więc... no nie będę nazywał postaci, jeśli... mi się postać z kimś nie kojarzy, bądź ktoś tego nie chce. O! A zapomniałem, nie. Ona musi wchodzić w interakcję. To jest najlepsza czeka istnieje. Trochę żywności. No i to dzięki właśnie niej. 500 za sztukę, a zbiera się tego bardzo dużo. Dlatego też nie chcę was okłamywać, ale możliwe, że z tej wyprawy wyjdziemy z taką ilością gotówki, że no. O, no proszę, kolejny raz. A handsome reward.
for a task well performed. Tutaj było serum. No i właśnie o tym mówię. Rzadki antyk. To jest prawdziwe piękno po prostu tego wszystkiego. To niby, o jest i w ogóle, ale prawdziwe piękno to są właśnie rzadkie antyki. No, dobra. Więc zaczynamy. Trochę słabo się pokazało, ale główny cel to właśnie strzelić najpierw tym. Potem ewentualnie powracać przy użyciu ripost, właśnie tak dalej, ciąg strzelać, ewentualnie czasami robić te podstawowe ataki. Co ja żem narobił? Nie no, normalnie brawo ja. Widać, że rozkojarzony. No ale cóż. Kontynuując. Na tym polega właśnie gra, tym, że po prostu używa tego strzału, tylko że zazwyczaj jest trochę to skuteczniejsze niż teraz. 12 to naprawdę słaby wynik, jak na tą broń. A no co, to było tylko na jednego. Ja myślałem, że to była szarówka. I tutaj idę. 7, 14, a tutaj 20, 20. No, więc no, nic zadać, nic zrobić, po prostu tak wygląda to wszystko w tym opruchu. Z jedynym różnicą polegającą na tym, że... No główny cel jest jeszcze to, żeby używać riposty. Są drugą rundę i tak dalej, żeby po prostu doskakiwać, żeby trzymać gardę na nim wtedy, jak go atakują, to on jeszcze im oddaje. Dlatego uwielbiam Pyrkę, to po prostu pierwszy raz udało mi się osiągnąć, bo miałem przystosowany dufnet, to było super. O, i zaczynają się. Pierwsza sprawa. Druga. No, na te psy to zawsze 20 wskoczy. Chyba bym musiał dać znowu kill-offa. Tak. Po tej bitwie już to zrobię. Nie będę popełniał moich dalej, moich po prostu błędów. A póki co... Który był groźniejszy, nie pamiętam, więc... No po prostu padli. Chociaż chyba pierwszego bym chciał wyjść ze Stitchiego. Anta, zaraz. I teraz gdyby była riposta, to oczywiście by zripostował. Normalnie jak każdy lager w Dark Soulsach. Przy czym, jeśli nie wiecie, o czym mówię, to moja myśl polega na tym, że jeśli wiecie, jak wykorzystywać tworzenie lagów innym graczom w Dark Soulsach, to możecie zrepostować każdego w każdych warunkach. I co nie... I tak jeszcze dodam, że często to spotykam, nawet nie wiem czemu, dlaczego mam takiego pecha i w ogóle, no ale... No mnie po prostu lagerzy uwielbiają, ciągle przegrywam. Chociaż, żeby nie było, jak trafię na uczciwego przeciwnika, walka jest uczciwa, zrównoważona i w ogóle, to nie mam szans z tego. Co jest z tym, że ciągle w niego tak mocno biją? No, drugi krytyk z rzędu? Czy tak, że naprawdę mam nie dosyć? Dobra, wiecie, za tym razem też użyję tej riposty, bo coś mi się wydaje, że walka może się trochę dłużyć. A ona może to znacznie ułatwić. Ile tu jest? 4-8. Ne. Myślałem, że się uda. Dobra, teraz jeszcze dla ułatwienia zadziałania riposty zrobimy, tak? A, to go oznacza. Tego nie zauważyłem. No brawo, Bob! Brawo! I cóż, kolejny raz życiowa prawda o tym, że... No, widzicie już, jak to pięknie działa. Ale kontynuując, moja życiowa prawda o tym, że mój opryk nigdy nie będzie miał wysokiego stresu, znowu powraca. Naprawdę, nie wiem, jak to się dzieje, ja i w ogóle, ale tak żartując, jak mam upyrka w drużynie, nigdy on się nie stresuje jakoś bardzo, zawsze ma stres bliski minimum. Zobaczmy, co tu mamy. Dobra, nałożę nawet ten... Akcesoria, jeśli mają jakieś tam niewielkie, negatywne... działania. Minus do szybkości, w sumie dla niej to będzie najmniejszy problem. Nawet jeśli mam mieć negatywne działanie, po prostu żeby zaoszczędzić miejsca. O, nie, 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 nie. Ty otwierasz. I... If only treasure could staunch the flow of
Podstawowy antyk, co prawda, ale lepsze to niż nic. Nie. Idź sobie. Nie, nie chcę cię tu. I nie nastawiłem killowa. No bo po co? Mam nastawiać jakiś killowy czy coś. A on co dostaje? A, wtedy ma to. No tak. Muszę powiedzieć, że za motyw w postaci samej w sobie antykwaryczkę uwielbiam. Ale za jej działanie to niekoniecznie, bo nie jest jakaś super przydatna. No, naprawdę miłuję coś się tego przeciwnika. Nienawidzę go, bo mam zdolności replikujące. Co często powoduje tylko, że może z jednego postępem z czwórkę i możecie mieć dwie, trzy, czwórkę, także po prostu nie da rady tego unicestwić jak nic. No, i właśnie tutaj widzieliście mniej więcej wartości, które ten no, strzał z bliska zazwyczaj mnie zadaje. Seize this momentum. Push on to the task's end. Co my tu mamy? No, kolejny antyk. Jak widzicie, już na samej antykwariuszce zarobiliśmy 4,5 tysiąca. Uwielbiam tą postać, chociaż jej umiejętności bojowe są naprawdę nijakie, dopóki się jej nie rozwinie w odpowiedni sposób. Dosyć często trafia tego krytyka na tą postać, na ten rodzaj oponenta. Nie wiem, czym to spowodowane, no ale ja narzekać nie będę, jest dobrze. Nawet teraz Bob. Tu akurat wiedziałem, że Bob dużo nie zdziała, no ale zawsze lepsze to niż nic. Im szybciej się jej pozbędziemy, tym lepiej dla nas. Jezu, co jest z tym mikrofonem? Od ostatnich odcinków go trochę przyciszyłem, a ten jest jeszcze głośniejszy. Chyba Bob zaraz będzie musiał leczyć. Tylko kogo? Nie no, super. 20% szans na to, że się nie uda, się nie udaje. Wiesz co, mogłeś tam odskoczyć. Zobaczmy, kto ma wyższy unik. Ten ma 15, ona ma 15. Bardziej mi zależy chyba na nim, tak szczerze, na obecny moment. Patrząc na to, jakie synergie będą robić, chociaż żeby nie było, ona jest też super cenną sprzymierzeńczynią i w ogóle towarzyszką prędzej niż sprzymierzeńczynią. Nie wiem, czy nawet taki spółek sprzymierzeńczyni istnieje, no ale dobra. Musimy po prostu doprowadzić tą bitwę do końca jak najszybciej. Mogło być gorzej. No. I nie udało się oczywiście. Po co? No, bez jaj. Czy nie naprawdę nie potrafię jednego oponenta unicestwić? Znowu killoffa nie zamontowałem, tak sobie znowu uświadomiłem. Co jest dzisiaj ze mną? Proszę, 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 proszę. No! Co mi jaja robisz, gro? Okej, okay, od nic do nic, tutaj od 1. Proszę cię, Bob. No i to się nazywa porządny człowiek. Od tak po prostu niszczy wszystko, co się rusza. Bezproblemowo. No, ona też niezła. Ale z tą dwójką to gdybym mógł sobie pogadał porządnie i trochę na nich pomarudził. Dobra, wiecie co, ten mikrofon naprawdę jest momentami za głośny. Pozwólcie, że go trochę przyciszę tam. Ach, niewiele. Ale, no... Nie wiem do tej pory czemu jest taki głośny. A, dobra, to już trochę tłumaczy wszystko. Ktoś mi go znowu podgłośnił, nie wiem po co, czemu, jak, gdzie, kiedy. Dobra, już teraz powinno być dużo lepiej, jak tak się przyglądam. Więc dobra, bo... Niech będzie to. Nie wiem, czy to był dobry wybór, ale niech będzie. Czemu nie mogło tak być wcześniej łatwo?
pytać. Może wytłumaczyć, czemu nie mogło być tak od początku. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. No i flakonik krwi. Może niebawem już będziecie wiedzieć, po co mi te krewi w ogóle. Chociaż to jeszcze nie teraz. Nie będę ukrywał, zanim mam zamiar pójść na dziedziniec, to trochę jeszcze czasu musi minąć, gdyż po pierwsze nie mam drużyny, po drugie nie mam przedmiotu, który by mnie zachęcił do tego. Gdyż no, pierwszego bym chciał chyba skompletować oprycha, bądź kogoś z tych moich ulubieńców. A niestety wszystko co jest, to był do tej pory chyba Alrekin, którego nie posiadam, Flagellant, którego utraciłem przez swoją własną głupotę i nie pamiętam co jeszcze, ale coś jeszcze było i tego nie chciałem. Jak więc trzeba będzie też mi trochę szybkości podbić. No bez jaj. Brawo. Brawo. Tak potężny ktoś jak ty, panie Blismas, to chyba jedna osoba, której i nie pamiętam, pomimo tego, że go nie zmieniam. Nie potrafisz dobyć jednego pieska, zwykła antykwariuszka dobija zombiaki. Ktoś taką swoją zwykłą lampą kościelną na kacidło. Nie no, wstydziłbyś się. No dobra. Przebaczone twoje grzechy są. Jak ja uwielbiam te postacie. Każda klasa jest unikalna, rzadko kiedy cokolwiek się powtarza. Nie no, super jest po prostu. No nieźle odkupił swoje grzechy. No i widzicie, zero stresu. Przecież to mogę nawet stwierdzić bezproblemowo, jednomyślnie, prawdopodobnie z większą liczbą osób to oglądających, że ten oprych się odstresowuje podczas bitwy. No, zobaczcie sobie, ma zero stresu, chociaż zaczynał z jakimś stresem. Także no, normalnie magia ci na magia. Nie on, tylko ona, to pierwsza sprawa, a druga. No niestety, mogło być lepiej, gdybym miał to działa, ale mogło być też gorzej. No to jest prawdopodobnie drugi. Koniec. No, a jednak może niekoniecznie. Executed with impunity. No, nie dam kilofa. Wiecie co, ja chyba tego kilofa nigdy nie wezmę i ona będzie przez większość czasu po prostu bezużytecznie sterczała z tyłu. Ale coś, tak to już bywa, jak gościu siedzi i ma myśli o nie wiadomo czym i w ogóle. O, jak ja się cieszę teraz. Powiem szczerze, że mam właśnie ten wolny weekend, że mogę ponagrywać to wszystko, posiedzieć, pomarudzić sobie do monitora. Podczas tego wyjazdu i w ogóle w tygodniu czasem tego brakuje, bo nie wiem czy wiecie, ale no ledwo mi starczy czasu, żeby wieczorem usiąść i nawet nagrać taki króciutki odcinek dla was. A, no, do YouTube'a wróciłem. Gdyż dla tych, którzy są tu od niedawna, tak, kiedyś miałem jeszcze pierwszą, można powiedzieć, przygodę z nagrywaniem. Nie skończyło się to zbyt dobrze. Jezu, znowu się zagadałem, dobra. Ale kontynuując. I dlatego przerwałem to. Ale stwierdziłem, że chcę do tego wrócić. Też jedna z dawnych osób, które mnie oglądały, po prostu napisała do mnie dosyć przejmującą dla mnie przynajmniej wiadomość. I dlatego też wróciłem. Ze zdwojoną siłą, nareszcie teraz powiedzmy systematycznością ze wszystkim. I nie ukrywając, jestem bardzo z tego zadowolony. Z tego jak to się wiedzie. Ostatnio, dla tych, którzy nie wiedzą, właśnie mam stronę na Facebooku, którą podawałem na ogłoszeniach parafialnych. Ja będę musiał się ogólnie do opisu każdego filmu podawać. Ostatnio zauważyłem wielki napływ nowych ludzi. I chyba mało kto z was jest w stanie sobie wyobrazić, jaki to jest dla mnie radość, kiedy no, istnieje na płaszczyźnie internetu YouTube'a. Mam te 50 subskrypcji, czy mam 51 obecnie. Wyświetleń mam bardzo mało i nagle widzę taki przyrost na fanpage'u. Poza tym też pod Don Stevem ostatnio dostałem miły komentarz bardzo od kogoś. Tam spodobał się film, poleca i w ogóle. Super. Po prostu jakiś taki komentarz od zawsze. Nigdy po prostu nie miałem takich komentarzy, które
Choćby na przykład mi fajny film. Miałem pierwszy, jakieś tam naśmiewanie, czy coś, czasami jakieś dyskusje. Ale to był pierwszy komentarz po prostu mojej historii, taki miły. Nie pamiętam nazwy, więc jeśli to oglądasz, to wybacz, ale... No po prostu pozdrawiam. Mam nadzieję, że... obecne materiały też ci się podobają, gdyż staram się jak tylko mogę. I oczywiście nie ustawiam kill-offa, bo jakby inaczej... No, jak ja to robię. Ale cóż... Nie wiem, czy takie odcinki to jest dobry moment na to, żebym po prostu gadałbym o takich sprawach i w ogóle. Od tego w sumie tak de facto u mnie jest... Bob, nie zaczynaj, proszę. Ale kontynuując, de facto u mnie na to wszystko są ogłoszenia parafialne. Które w razie były jedne. No nie chcę z nimi przesadzać, bo jeśli tak wydarzyłoby, to ostatecznie skończy się tak jak na moim pierwszym wydaniu kanału, że w sumie będzie więcej ogłoszeń parafialnych niż filmów. I wiecie co, coś stwierdzam tak na obecny moment, że chyba szczęście się ode mnie odwróciło tak nagle. Patrząc na stan zdrowotny tego tutaj gościa. Chociaż jeszcze co mam tyle żarcia, że... Brought low and driven into the mud. Mogę trochę tak pomarnować, zobaczmy, co my tu mamy. Fajnie. I akurat wiem, że powinienem nie o mnie, bo otwierać, bo skarb coś, ale... Wydaje mi się, że jeśli chodzi o sprawy grobowo-trumienne, to... Nie musi mi, żeby opłaty się skończyły. Tak. No cóż... Zapowiadało się ciekawie, ale... A ja dużo jest w kiepskim stanie. No. Dużo jest w fatalnym stanie. A tu mamy jeszcze jakąś bitwę. I nie ma kill-offa. Normalnie wiedziałem, że ja o czymś będę musiał zapomnieć. Normalnie wiedziałem. Nie mówcie mi, że teraz nawet na takiej prostej wyprawie jak ta przegram. No, to bez przesady, czemu nie mogę dostać chociaż raz pozytywnego nawyku, tej całej tak zwanej chyba cnoty. Dobra, nawet nie będę teraz rzucał mocniejszym sztyletem w jednego, nie. Ja muszę po prostu ich wyeliminować wszystkich. Czemu ona nie może mieć tego ruchu? Ja chcę się cofnąć. No proszę! Ja chcę się nią ruszyć, ja chcę zrobić padnieć, by przywrócić wszystkich na ich pozycję. No oczywiście, najpierw ona musi umrzeć, bo jakby inaczej. No proszę was! Czemu nie mogę dostać tutaj jednego pozytywnego nawyku? Bob teraz jest ostatnią nadzieją. Ale dla tych, którzy nie wiedzą. Jeśli Bob jest ostatnią nadzieją, to oznacza źle. Cóż, prawdopodobnie tyle było z spotkania z antykwariuszką. Też nie ukrywając krwawienie, wrota śmierci w ogóle. To nie wróży dobrze. Nie, muszę się jego pozbyć, jest groźniejszy niż tamto wszystko. Jeszcze dla bezpieczeństwa zrobię tak. Teraz tylko krwawienie możemy dobyć. A na szczęście nie powinno jej ją też zabić. No a mi to daje same bonusy tak naprawdę, dzięki temu, że mam tą ripostę. Wiecie co? Może jeszcze jest jednak nadzieja. Kto jest teraz groźniejszy? W sumie co? Nikt, więc jego po prostu rozkrwawi i może tym samym go w incestwie.
jednak nie. Niestety. No nie mogłeś sobie wybrać tam, tamtej. Chociaż, wiesz co? No nie, bo obiózł wód śmierci. Okej. Nie, nie będę tego robił. To nie ma sensu. Nie będę już ratował Boba. Wiedziałem. Coś to mogło być kwota, żeby nie uleczył. I uwaga, uwaga! Tak, żeby tylko być pewnym, że no nie umrze. Antykwariuszka już musiała odejść, bo jakby inaczej nie mogę mieć farta po prostu do zbierania bohaterów. Ale udało się, dwie wyprawy, obydwie mniej więcej sukces. No i zobaczmy ile. 15 tysięcy. Antykwariuszka jak nic się do tego przyczyniła, niestety. Cóż, rest in pepperoni. Może jeszcze trafimy na jakieś. I see something long absent in the sunken faces of passersby. A glimmer of hope. Jest dobrze. No nie mówcie mi, że dalej jest zagubiony. No ale kontynuując. Otworzyły się dystrykty. Proszę. Tutaj są jakieś, nie wiem jak to odblokowywać, akurat to na przykład. Chociaż chyba jest napisane co i jak, ale proszę. Różne budynki, niektóre nie wymagają niczego, jak tamte. Kilka, tu te za to wymagają. I oraz też wymagają, jak widzicie, różnych tych. No, tych tutaj Heirloom, nie pamiętam jak to się nazywało. Ale to są budynki, w których można właśnie różne rzeczy specjalnie tworzyć. Wszelkiej maści. Proszę, na przykład tutaj mamy coś, co jest ciekawe. Jeśli mam odpowiednio drużynę skonstruowaną. Tutaj mam coś dla Arlekina, którego nie mam. Fajne budynki w ogóle. Wow, strasznie długi ten odcinek wyszedł. Więc cóż... Na zakończenie tylko zrobimy jeszcze tak coś, gdyż stwierdzam, że potrzebuję więcej bohaterów na rundę. Nigdy bym tego nie zrobił, kule przeciw kowala, także no. Jeszcze na zakończenie tylko kowal. Broń, gdyż... Stand the flames, mold the metal. We are raising an army. Jak nic jest to właśnie moim zdaniem dużo bardziej warte. Gdyż broń. Po prostu w moim odczuciu im szybciej my ich wymordujemy, tym lepiej. Ale kontynuując nieistotne teraz to wszystko. No po prostu. Dobra, już chciałem się żegnać, ale jeszcze nie czas. A strict regimen is paramount if one is to master the brutal arithmetic of combat. No także cóż, mam nadzieję, że podobało wam się dzisiaj. W naszej dosyć ciekawej przygodzie, w której znowu życie straciła kolejna towarzyszka i w ogóle... Oczywiście, jeśli tak, to subskrybujcie, komentujcie i w ogóle lajkujcie, udostępniajcie najlepiej wszystkim, kogo znacie. Do zobaczenia w następnych odcinkach z różnych gier. Trzymajcie się. Hej.